Cześć, Gosia Piasecka w Run TV Rajdowo News. Miniony weekend mogliśmy oglądać ciekawe rajdy u naszych południowych sąsiadów. Między innymi na Słowacji w dniach 24-25 lipca odbył się 42. Rally Tatry, zaliczający się do Mistrzostw Słowacji. Baza rajdu była w Popradzie. Rywalizację między załogami rozpoczął piątkowy nocny odcinek specjalny przejeżdżany ulicami Popradu. Mieliśmy możliwość oglądać sporo startujących polskich załóg, a dużą radością było osiągnięcie zespołu Rufus Corp, czyli Grzegorza Grzyba i Roberta Kundy w Fordzie Fiesta RS WRC. Załoga była najszybsza na 5 z 7 odcinków specjalnych. Panowie stanęli na pierwszym miejscu podium. Na drugim miejscu plasowali się Paweł Wolusek i Weronika Hawelkowa w Skodzie Fabii S2000. A trzecie miejsce należało do Tomasa Kukucka i Radowana Mozner w Subaru Impreza WRC. A to nie jedyne polskie załogi, które stanęły na podium. W klasie 8 na pierwszym miejscu stanęli panowie Sławomir Kurdyś i Michał Kasina w Hondzie Civic Type R. Oraz po raz piąty wybrali rundę Mistrzostw Słowacji. W pierwszym starcie Peugeotem Damian Sawicki zajął czwarte miejsce w klasie 6. Na 7 i 8 pozycji sklasyfikowano Łukasza Kalickiego i Klaudię Tempę. Daniel Chwispo-Kapciu kończył rajd na 6 miejscu w klasie 3. 24 i 25 lipca u drugich naszych południowych sąsiadów, czyli w Czechach, odbył się 23. Rally Wyskok, będący częścią serii Mistrzostw Rally Sprint. Do imprezy zgłosiło się ponad 70 załóg. Organizator przygotował na sobotę 4 odcinki specjalne, które były przejeżdżane dwukrotnie. OS-y mierzą łącznie 70 km. Park serwisowy zlokalizowany na lotnisku w Wyszkowie. W klasyfikacji generalnej wygrała załoga Tomasz Kostka i Ladisław Kuczera w Fordzie Fiesta RS WRC. Na drugim miejscu plasowali się Paweł Szewcik i Ludwiek Wajdiak w Mitsubishi Lancer Evo 9 generacji. A trzecie miejsce należało do załogi Petr Ternowiec i Mirosław Staniek w Skodzie Fabii S2000. W rajdzie brała udział nasza polska załoga Dariusz Lamot i Marcin Michalewicz, która powalczyła w klasie 6 w swoim Peugeocie 208 R2. Panowie zajmowali 7 miejsce w klasie po OS-ie 3, ale przebili oponę na odcinku i stracili minutę. Na mecie zameldowali się jako 10 załoga klasy 6. Wynik Lamota obciąża 3-minutowa kara za spóźnienie i 2 kary za szykany, w sumie 35 sekund. Mimo popełnionych błędów na odcinkach i 33. pozycja w klasyfikacji generalnej, polska załoga jest bardzo zadowolona ze swojego występu w rajdzie. Wracamy do kraju, gdzie w niedzielę 26 lipca w stolicy na torze testowym FSO odbyła się już druga runda Królewskiej Summer Cup, organizowana przez Automobil Klub Królewski. Do imprezy zgłosiło się ponad 70 załóg. Zawodnicy mieli do przejechania jeden odcinek o długości 2,5 km, przejeżdżany czterokrotnie oraz 2 przejazdy zapoznawcze. W klasyfikacji generalnej na pierwszym miejscu podium stanął Krzysztof Pacholec w Mitsubishi Lancer Evo 6 generacji. Na drugim miejscu plasowała się załoga Marcin Kowal i Maciej Ozdoba w Mitsubishi Lancer Evo 9 generacji. A trzecie miejsce należało do Pawła Mieczkowskiego i Marcina Szprot, także w Mitsubishi Lancer Evo 9 generacji. To już wszystko w tym odcinku. Słyszymy się za tydzień, gdzie opowiem Wam o nadchodzącym rajdzie Finlandii. I nie tylko. Cześć!